zrobiła nam się piękna, złota jesień i te promienie słońca robią swoje, moi drodzy, dojrzały figi. Czyli można mieć figi nie tylko ze sklepu, ale we własnym ogrodzie i opowiem Wam dzisiaj trochę, jak to zrobić. Dzień dobry! Drzewko małe posadzone jest w gruncie, ono ma około 5 lat, ale przez pierwsze 2 lata żyło sobie w donicy. A w donicy wszystkie drzewka zawsze będą nam wolniej rosły. To nie jest demon wzrostu. I ja w ogóle, moi drodzy, nie wiem, jaka to jest do końca odmiana. Prawdopodobnie Brown Turki, no ale nie mam takiej pewności, bo drzewko niestety nie było opisane, ale najczęściej w sprzedaży właśnie mamy te Brown Turki albo Perette, tak więc podejrzewam, że to jest to i bardzo dobrze, bo to są jedne z bardziej odpornych fig. Mamy dużo więcej gatunków fig, które są bardziej ciepłolubne, są odmiany o żółtych owocach. Tak więc no, wybór jest szeroki, ale te marketowe zazwyczaj to jest to. Jakie to ma owoce? Proszę bardzo, urwijmy. Zobaczcie, już dojrzały, ładnie odszedł. No i taka no, prawie sklepowa figa, nie? Ja miałam 2 lata temu to mniejsze drzewko, a były takie ogromne figi. Ale czy to jest warte, moi drodzy? Jak to smakuje? Tadam. Tak wygląda. Spróbujmy. No figa. Ale mało intensywna w smaku. Może dlatego, że jest już późno. Jakby one dojrzały wcześniej, no to na pewno owoce byłyby słodsze. Natomiast ciekawe. I tutaj znalazłam, moi drodzy, na ziemi, o, coś zjadło. Więc nawet jeśli my nie zjemy, bo nam nie smakują, to jakieś zwierzątka w Waszym ogrodzie się pożywią. Jeśli chodzi o uprawę, moi drodzy, to jest drzewko. Ziemię ona ma tutaj uniwersalną, z tym, że tutaj jesteśmy pod iglakiem i tutaj sypie się troszeczkę igieł, więc ta ziemia jest na pewno trochę zakwaszona. Potrzebuje na pewno dużo wody w momencie, kiedy zawiązuje owoce. Czyli jak zawiąże już takie malutkie groszki, tak, to wtedy trzeba pamiętać o tym, żeby ją mocno podlewać, no bo te owoce nie będą się rozwijały, kiedy jest susza, mimo że samo drzewko z suszą poradzi sobie dosyć dobrze. Jeśli chodzi o nawożenie, moi drodzy, ja nawożę tak przy okazji, wiecie, tu jest jakiś banan, tu jest jakaś palma, co się tam sypnie, trochę jakiegoś obornika, trochę nawozu mineralnego, to tyle ona dostaje. Nic więcej ja z nią szczególnie nie robię, dlatego może ten wzrost u niej nie jest taki duży. Poza tym z nią jest, moi drodzy, inny problem. No, to nie jest drzewko mrozoodporne, znaczy nie całkiem mrozoodporne, tak? Bo małe spadki temperatur nie robią na niej większego wrażenia, ale te wszystkie najmłodsze pędy, kiedy temperatura nam już znacznie spadnie, no to one przemarzają. Stąd też u mnie taka forma krzaczasta. Tutaj był pęd główny kiedyś tam, który właśnie przemarzł, tak? I te najcieńsze gałązki, one potrafią przemarzać, ale jak widzicie, całej roślinie to nie szkodzi, oprócz tego, że ona ma teraz potworną formę i potwornie ciężko będzie mi ją owinąć, tak? No bo to już trzeba będzie jakiś dziwny stelaż budować. Natomiast ja jej w zeszłym roku na przykład w ogóle nie owijałam, bo ta zima była w zeszłym roku no taka śmieszna, że w ogóle nie było się czym przejmować. Takie kilkustopniowe spadki, tam minus 6 stopni, to jest w ogóle nie problem dla takiej figi. Czym mniejsza oczywiście, tym wytrzymuje mniej, ale czym starsza, tym można ją mniej ogadzać. Taki tip, jeżeli chcecie posadzić figę w gruncie i macie taką możliwość, posadźcie ją przy murze. Najlepiej od południowej strony, one kochają słońce, szybciej wtedy dojrzewają i ta ściana, która się nagrzewa, no oddaje to ciepło nocami, a zwłaszcza jesienią, kiedy są chłody zimą i jej będzie zdecydowanie łatwiej żyć. Figi owocują partiami, przynajmniej ta. Na wiosnę pojawiają się takie malutkie groszki, tak one sobie rosną, są takie, potem jak widać już, o, już są takie, tutaj są w dwóch fazach rozwijania się, jakby jest jeden rzut, potem jest drugi rzut i czasami jest też trzeci rzut, kiedy na jesień pojawiają się takie malutkie groszki, to już nie zdąży dojrzeć. Mała szansa jest na to, że one przetrwają do wiosny, no chyba, że mamy roślinę w pojemniku i zimujemy ją w garażu, w piwnicy, bo też tak można, ja tak z nią robiłam przez pierwsze 2 lata z racji właśnie tego, że była malutka i mało odporna. Ona gubi liście na zimę, tak więc wstawiamy gdzieś do pomieszczenia, gdzie nie wchodzi mróz, może być bez światła i czekamy do wiosny. Podsumowując, moi drodzy, czy warto uprawiać figę? No, na pewno jest to ciekawy akcent. Na pewno te owoce są bardzo smaczne w sezonie, czyli jeśli sezon jest dobry i pojawiają się one już latem, dojrzewają i są super, a wiadomo, własne to własne. Jest mnóstwo satysfakcji, a jeżeli nawet nie dla owoców, bo ja na przykład fig nie lubię, to po prostu jest to fajne, ciekawe drzewko. To ulistnienie jest inne. Te wiszące figi, nawet niedojrzałe, też są fajną ozdobą. Polecam Wam serdecznie figę do uprawy, one są coraz częściej dostępne i nie są drogie tak naprawdę w zakupie, jeśli kupimy małą sadzonkę, więc warto popróbować, a naprawdę skomplikowane to w uprawie nie jest nawet dla początkujących. Dobry temat. Powodzenia z figami i miłego weekendu życzę. Trzymajcie się, pa!